Cześć, witam serdecznie, Siwy Feder, z tej strony mamy środę po południu, a ja dostałem zaproszenie od Kamila na wspólne łowienie w porcie w Kołobrzegu. Mam 50 minut drogi z Pogorzelicy, więc jadę. Jak się poznałem z Kamilem, jeszcze się w sumie nie poznałem, skomentował mi pod postem na Siwy Feder, że zaprasza do Kołobrzegu. Mówię, czemu nie, spróbować czegoś nowego. Nigdy nie łowiłem w porcie, więc będę mieć okazję dzisiaj spróbować. Nie ukrywam, znowu się powtórzę, jaram się jak dziecko. Do zobaczenia na miejscu. Yo! Serdecznie. Cześć wszystkim, witam. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie na kołobrzeską ziemię. Powiedz mi, co tutaj się w ogóle dzieje? Co my tu robimy? Co my tu robimy? Nie wiem, prawdopodobnie jesteśmy prawie na wakacjach. Można powiedzieć, że ty jesteś na wakacjach. Ja tu mieszkam. Przejdźmy na rybki do portu w Kołobrzegu. Jesteśmy w porcie rybackim. Po drugiej stronie mamy port jachtowy. No i co? Próbujemy coś tutaj fajnego wydłubać, nie? Jakieś leszcze, płocie, okonie. Jakie tutaj zazwyczaj są? Leszcze, dużo leszczy i sporo okoni, nie? Ale to z tymi okoniami jest tak, że wpadają tutaj, robią zamieszanie i wypadają, nie? Na razie złowiliśmy dużo drobnicy, tak jest zazwyczaj popołudniami, dopiero wieczorem? Wieczorem rybka się bardziej odpala. Wiadomo, słońce już jest nisko, ta woda robi się bardziej ciemna i wtedy ta ryba wchodzi i coś tam można wtedy sobie powalczyć, nie? Ja tutaj chodzę i z tego co obserwuję, to większość osób łowi na spławik. To jest chyba 90%, nie? Nie spotkałem się tutaj, żeby ktoś łowił tak jak ja, czyli na grunt i bawił się federkiem. Jaka taktyka się tu sprawdza? Powiem może na moim przykładzie. Ciemna zanęta, a czy ciemna mieszanka, nie zanęta i pineczka, nie? I pineczka czerwona głównie. Ale to też nie jest jakaś tam... zależność, bo może być inna gnojaczka też można coś tu fajnie połowić. To jest, no, trzeba kombinować, trzeba się po prostu strzelić. W sumie jak wszędzie, nie? A ale glina? No glinę tu warto mieć, żeby trochę to dociążyć, tą mieszankę, bo jednak są tutaj te prądy morskie, nie? Czyli woda wpycha, morze wpycha tą wodę do portu i potrafi tu być lekki uciąg, więc lepiej sobie tam dociążyć, żeby to fajnie wszystko nam opadło na dno, nie? A zimą wchodzą tutaj płocie, bo jest dosyć głęboko. Łowią tu płocie też, tylko że zimą tu jest ciężko się siedzieć przede wszystkim, bo po zimno i bardzo wieje. Duża presja jest zimą tutaj? Nie, nie ma. Bardzo mało osób. Tutaj głównie w porcie łowią te osoby, które naprawdę chcą łowić, nie? Czyli zajmują się takim fajnym łowieniem, nawet zawodniczym, ale tak to tam sporadycznie, nie? A w Kołobrzegu poza tym portem gdzieś jeszcze łowisz? Mrzeżyno. Tam jest rega, tak? Wpada rega, tak. Też jest fajna miejscówka, nawet jest ładniej niż tutaj, nie? Wpada rega i tam dużo osób jeździ na okonie, nie? Tam naprawdę jest fajny okoń, nie? Ale to głównie też na spinning, nie? Nie ma co się stresować. Nie, nie ma. Skubało i przestało. Także trzeba walczyć. Nie ma to tamto. Czego się dzisiaj spodziewasz, że będzie jakiś bonus? Myślę, że chciałbym dzisiaj, żeby był bonus w postaci fajnego leszcza. Ostatnio tu jak byłem, takiego pod kilogram leszcza wyciągnąłem. Tydzień temu tutaj byłeś, tak? Tak, tydzień temu, no. Takiego leszcza i dzisiaj też chciałbym, tak, żeby tak było, nie? Ale mówię, ten leszcz wieczorkiem tak podszedł, nie? Także no myślę, że jakiś bonusik... się uda. Tak jest, jakiś bonusikiem myślę, że to będą na pewno. Nie ukrywajmy, my łowimy dosyć drobno, prawda? Nie dajemy żadnej kukurydzy. Nie. Ja mam jedynie grubego, białego robaka i pinkę i na razie odłowiłem kilka, nie wiem, płotek, z dwa śledzie, jednego okonia.
I mimo że na haczyk 14, więc dosyć duży, szypon 0,14, a takie malutkie biorą rybki, ale tak jest. Rzucą, więc jest fajna zabawa. Tak jest, trzeba coś tam robić, nawet jak inaczej, jakby z ryby to ryba dobra. Topisz sobie. Tak jest, tak jest. Tutaj? Tak jest. Cały czas łowisz na klasyku na pociągce? No staram się tak, bo kurczę lepsze brania są, nie? Tak zauważyłem. Mhm. Browning Haragon widzę. Tak jest. Mętka. Tak jest. To jest delikatny zestawik. Taki paraboliczny, nie? Można się pobawić. Ale parę karpi też tu wyciągnął na tą wędkę. Największy koło dychy był, jak dobrze pamiętam. Fajnie, bo ty w sumie chyba napisałeś u mnie na Facebooku, tak? Że zapraszasz do około brzegu. Tak, no widziałem na filmiku, na live widziałem, że jedziesz do nad morze, napisałem gdzie, napisałem do Pogorzelicy, mówię, no to zapraszam w moje rejony, nie? I się udało. I się udało, tak jest. Fajnie, jestem naprawdę szczęśliwy, że tutaj w ogóle jest możliwość łowienia. No coś innego, piękny port, bardzo fajny, a te statki, te kutry, statki bardziej, tak? To, kutry. Kutry, no płaczek. Tak, to są kutry. No, kutry. Wypływają stąd często wszystkie? Teraz nie. Kiedyś wypływały, jak jeszcze można było na tego dorsza pływać. Wiadomo, teraz jest zakaz, bo dorsz jest przetrzepany, więc większość to tu stoi, nie? Są kutry, które stąd wypływają, ale one pływają na Borchom, nie? Bo tam można łowić, nie? A na Bałtyku nie, u nas, on zaczyna z trzej strony, nie wolno? Nie, nie wolno. Ogólnie wiadomo, łowią, ale to tam nikt tego nie kontroluje. No to lepsza ryba, czy nie? Mała? Mała. Ale to nie jest tak, że jest zakazane łowienie dla rybaków tych dorszy, a dla wędkarzy, nie? Ogólnie aż tak to się nie orientuje, to od razu mówię, nie będę tutaj zgrywał, że coś wiem, a, że aż tak wiem, nie wiem jak to dokładnie jest, wiem, że jest zakaz na dorsza, chyba jeszcze przez 2 lata nawet, tak to wygląda. No i takie o, drobnice. Śledzik. Tak jest, takie o, oj, bardzo silny, no. Jak na śledzia. Mam nadzieję, że widzimy się z większych śledzi. No mam nadzieję też. Ręka wali rybą, nie? Tak, ręka wali rybą to najważniejsze. Opa, ja się już przerzuciłem na buleta 40-gramowego, żeby to szybko opadało po prostu na dno i mnie nie skubało po drodze. Aczkolwiek ta drobnica i tak dosyć mocno atakuje przy samym dnie. No co rzut, mamy rybę. Jak nie śledzia, to małą płotkę. Kamil się tutaj już wygrubia, powiedział. Więc, a na czym twoje wygrubienie będzie polegać? Większy haczyk. Ja mam 14, Kamil 12 teraz założy. Ja spróbuję już 3 białe robaki założyć, bo wcześniej miałem tak, że jak białego robaka miałem i pinkę, to złowiłem tego okonia. No tak jak mówię, śledzie małe płotki na razie atakują. Czekamy na wieczór i na jakiegoś, można powiedzieć, big fisha, jak to mówią. Więc atrax 3-metrowy, 40 gram bulecik. Plus zanęta, no to tu jest 60 gram, bo to jest z gliną na luzie, ale jak widzicie, atrax sobie bez problemu radzi. No i od razu z 15 gram, gdzie opadało to z 9 sekund, to taka 40 opada już z 4 sekundy, więc szybciej ten haczyk dociera do dna. No już są skubnięcia, o, dosyć mocne. Fajnie pociągnęło teraz, naprawdę spoko. Wiadomo, jak mamy 15-gramowy koszyczek, o wiele łatwiej, o wiele fajniej czuć tą rybkę na końcu zestawu, a tutaj ciągniemy 40 gram buleta plus rybę, tak? Fajne pociągnięcie, ale mamy śledzia. Fajnego śledzia, no. Tu mamy kota z tyłu, który się, o, już się strasznie czai. Dobra, masz. Ty, jak on to połaszuje. Na pół od razu, nie ma zmiły. To co, mówisz, że tu trzeba chyba haczyk numer 10? Wiesz co, ja złożyłem 12. No i zobaczymy, nie? Albo kukurydzą jakąś, kurczę, podpiąć i poczekać, ale mówi, że tu kukurydza niezbyt się sprawdza. Nie działa tu kukurydza? Próbowałem tak dalej. Ja myślę, że trzeba poczekać po prostu. Ja teraz dodałem sobie tej zalewajki właśnie Sweet Golda, żeby przełamać. O dziwo, próbowałem tej wody, czy jest słona i nie jest słona. A Kamil mówił, żebym jej nie próbował, bo sraczki dostanę.
Gówno złowisz dzisiaj. Gówno złowię. Ale fajne teraz było branie, więc ja się tak podnieciłem, że coś lepszego, wiesz? A tu śledź. A nigdy nie złowiłem śledzia, to tak fajnie, że coś innego. A pytaliście mnie w komentarzach, jakie są opłaty. No ja tu na tydzień płaciłem na morskie. Morskie chyba obowiązuje wszędzie, tak? Wszędzie wody morskie na całym terytorium. A Polski. Na całym terytorium Polski na tydzień czasu 7 zł, a jeżeli tam się chce, tak jak tutaj jeszcze można jakieś jeziora, nie jeziora, to podlega pod PZW Szczecin i 40 bodajże 2 zł za tydzień. Więc też nie ma jakiegoś dramatu. Bardziej się tutaj opłaca na morskie na rok wykupić, bo kosztuje też ponad 40 zł. 42 na rok na morskie, no to są śmieszne pieniądze. No pierwszy rzut, gdzie po 5 sekundach nie było brania. Nie, ale koszyk mam 40 bullet, taki wiesz, że szybciej to opada do dna, nie? I właśnie teraz dałem tego Sweet Golda, że tak troszeczkę to tak teraz przełamałem na słodko i jest taka ta zanęta z gliną cięższa, nie? I cały czas dosyć tam trochę daję tego robaka, tej pinki białego. O, drobnica się bawi. Tu sobie trzymam dolnik na nogach, a opieram o ten metalowy rant. Aczkolwiek nie jest to na pewno za dobre dla wędki i dla plecionki. Ale nie ma jakichś kantów, więc spoko. Śledzik? Już naprawdę prawie taki beton daje do tego koszyka, żeby to jak najmniej smużyło po drodze. Aczkolwiek ta glina rozpraszająca, którą dałem do zanęty, i tak leciutko smuży. Kamil mówi, że na koniec sierpnia nie było takiej pogody, jaka jest teraz. Mamy w sumie początek września, już pierwszy tydzień września praktycznie minął. I 23 stopnie było. Dzisiaj jak nawet jechałem tutaj do ciebie, 24,5 mi w aucie pokazywało. No więc po prostu, no coś pięknego. Nie można sobie wyobrazić lepszej pogody. A ciśnienie ma tutaj znaczenie? Oglądasz ciśnienie, czy nie? Nie, nie ogląda Kamil ciśnienia. Nie mam pojęcia, nigdy nie patrzyłem na ciśnienie. Jak jedziesz, jak masz czas, to jedziesz na ryby i tyle, nie? Tak chyba robi większość ludzi. No na pewno na tym 40-gramowym bulecie już nie mam tylu brań, ile miałem przy 15-gramowym koszyku, bo po prostu ta ryba nie nadąża atakować w locie. I stąd to się bierze. No i też nie mogę tak zbytnio przesunąć tym buletem po dnie, bo wiadomo, tu mamy dolne obciążenie i to stawia zdecydowanie no, większy opór, tak? Gdzieś się to tam wbija w ten piasek, nie ma to większego sensu. Aczkolwiek zdecydowaną większość swoich złowionych ryb w życiu miałem właśnie po przesunięciu zestawu. Ale nie wiadomo, czy to tutaj jest dobre. Może trzeba po prostu założyć grubiej i poczekać. Aczkolwiek ja należę do tych osób, które nie lubią czekać. Lubię, jak co minutę się coś dzieje. Teraz założyłem też 3 białe robaki. No są pyknięcia, ale nie radzi sobie. Mocne walnięcia w szczytówę zostawia mocno i wysysa robaka. Więc cały czas mamy tutaj do czynienia z drobnicą. Można by się bawić tutaj w jakieś haczyki 22, 24, tam się po nie 0,08 i co rzut odławiać tam drobniczkę, ale wiadomo, że jakby wzięła większa ryba, to byłby na pewno kłopot. Okoń? O! Konik. No ale coś innego. Chciałbym jeszcze spróbować łowić na morzu i to jest na pewno fajny, mi się wydaje, pomysł, ponieważ morze jest praktycznie jak jezioro, szczególnie z rana i wieczorem. Wezmę sobie tego Zemeksa do 150 gram, machnę ile będę w stanie. Ty w ogóle właśnie czytałem na necie, że nikt nie nęci, aby koszyczkami nie łowią na morzu, nie? Tylko na oliwki. Na oliwki, jakieś takie te ciężarki walą, nie? Tak, i na rosówki, tak? Czy coś? Kurczę, jakie widziałem, jakie węgorze ciągną leszcze. Bo ja czytałem właśnie... W nocy, nie? Bo węgorz wiadomo. W nocy węgorz, no. Ja czytałem właśnie na forum Spławik i Grunt, że... bo tak wiesz, nie czaiłem tego, w ogóle tego nie czaję, tego morskiego łowienia, że dlatego nie daje się zanęty do koszyka, bo no na morzu i tak jest taki uciąg zazwyczaj, że to i tak wszystko ci zaraz spłynie, więc to nie ma większego sensu. Może 150 metrów. 150 metrów. Mocny zamach, też musi być towar dobrze składany w koszyku, żeby w ogóle to doleciało. Nie? No tak. Ty on nie będzie tu wpływać? On zawraca. Myślałem, że będzie tu wpływać.
Dobra, moi drodzy, bo biorą albo śledzie, albo uklejki, małe płotki, w ogóle okoń. Już w ogóle założę kukurydzę i po prostu niech się moczy. Dodam kukurydzę też do zanęty, bo nawet na 5 białych robaków, po prostu co rzut, nie wiem, które to już chyba z 30. Może coś się większego wtedy wydarzy. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. No po prostu jakiś cud. Kamil jeszcze zamówił jedzenia. Żyć, nie umierać. Brał i na białe, i na pinkę. Teraz sypałem trochę kukurydzy. Chcę sobie troszeczkę po prostu odpocząć, bo co rzut odławialiśmy drobnicę. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że naprawdę klimat jest przedni. Ale jakie kolory śliczne. Łowimy 2,5 godziny. Przerzuciliśmy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt małych rybek, kilka okoników, śledzi, płotek, uklejek. Od kiedy założyłem kukurydzę, nic się na nią nie wydarzyło, co podejrzewałem, że nastanie. Wróciliśmy do robaków i o dziwo, wróciłem do robaka i tutaj Kamil tak samo i o dziwo siadło. Siadło strasznie, siadło, teraz okonika złowiłem, tutaj jeszcze coś wydarzyło, ale siadło na maksa. Z pół do siódmej, czyli mamy jakieś półtore, dwie godziny do zmierzchu. No i co, chyba założę większy koszyk. Myślę, że tutaj dowalę więcej robaka. Zrobię z takich 5, puszczę większych koszyków i mamy nadzieję, że chociaż jeden jakiś większy okaz dzisiaj się zamelduje, a jak go nie będzie, to nic się tak naprawdę nie stanie, bo i tak jest świetnie. Więc ja nęcę, donęcam i widzimy się za chwilę. Zawsze jak donęcam, to sobie wiesz, ściągam, proszę ja ciebie, szypą, tak, bo tu nieraz można gdzieś tam zahaczyć czy coś, nie? Pa, 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 pa. Dobra, zakończamy nasze łowienie sprzed ósmą. Poza śledziami, tak jak wcześniej wspomniałem, drobnicą, nie było dzisiaj nic po prostu większego, ale miejsce bajeczne. Bardzo dzięki jeszcze raz, Kamil, że mnie tu zebrałeś. Zapraszam ponownie może do naszego kurortu. No, fajnie, naprawdę fajnie, to takie portowe, śledziowe ryby, można powiedzieć. Tak, kolejowe łowienie. I tak spoko, bo tutaj coś, ktoś pan siedział, czy mówili, że no, tu się nie ma w ogóle ryby, nic się nie dzieje. Tak naprawdę ryby jest milion, tylko z tego co widzimy po prostu drobnej, tak? Nie wpłynęła ta duża ryba tutaj. Wszystko trzyma, może akurat jest w innym miejscu, może Mrzeżyno, może Dźwiżyno, może w innym porcie siedzi tutaj jakaś. No, skoczyła, nie ma jej na dzień dzisiejszy. Może w innym mieście, może w innym miejscu, może w porcie jachtowym, a nie rybackim. No trudno. No, ale i tak bardzo ale fajnie było. Super, tak. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Jak coś się jeszcze wydarzy, mimo że już składam wędkę, Kamil chyba jeszcze chwila i zwijamy się. To by było na tyle. Zostawcie łapkę, zostawcie suba. Będę wdzięczny. Do zobaczenia. Widzimy się niebawem. Hej. Pozdrawiamy. Cześć. Dzięki. Wchodzę praktycznie już po klatkę piersiową do wody i rzucam, ile fabryka dała.